Siemanko, pokażę jeszcze łatwiejsze o metodę gliczowania się od znajomych. Sesja dla zaproszonych. Znajomy odpala nam tytaniczną robotę, bo będziemy później do niego dołączali, a my wzywamy sobie pojazd albo z klubu nocnego, albo z areny. Ja tu wzywam z areny. No i ten tor wyścigowy, żeby tam wjechać do środka, tam w ogóle na ten wejść każdy może wjechać, tylko po zakupieniu członkostwa, czyli trzeba wykupić tutaj członkostwo. Niepotrzebna nam tu żadna akcja Simeona, Rona czy Geralda, bo nie będziemy tam wjeżdżać pod żadną górkę. To jest o wiele, wiele łatwiejsze do trafiania. Ta metoda, którą teraz pokazuję. A tu wjeżdżamy, tam wsiadamy do samochodu, żeby udać się na ten tor wyścigowy. Dobra, jesteśmy. Teraz tak. Wsiadamy. X i A. Obojętnie. Wjedź w pojedynkę z innymi graczami. To jest tam obojętnie. I co tutaj będziemy robili? Tutaj sprawa prosta. Będziemy wciskamy guzik pauzy. Trzymamy. Wciskamy, przytrzymujemy guzik Y i tam pasek opuszczania toru będzie nam się zapełniał. Jak będzie praktycznie pełen, puszczamy guzik pauzy i będziemy musieli mieć włączone to menu pauzy z tym takim ekranem opuszczania taka siatka, o właśnie, taki ekran. Opuść toro, wyjedź z klubu. I ten ekran, ta siatka, te samochody, ale tu musimy mieć włączoną pauzę. Czyli tak, wciskam guzik pauzy, trzymam, wciskam Y na Xboxie, na playu to jest trójkąt i trzymam. I jak ten pasek opuszczania toru będzie praktycznie pełen, puszczam pauzę. Mam ten ekran, ta siatka i mam też i pauzę. Czyli się udało. Taki ekran z menu pauzy musicie mieć. Jeżeli się udało, wchodzicie na mapę, odpalacie sobie misję z mapy i tu macie do wyboru. Albo odpalacie byle co, wchodzicie w lobby, opuszczacie, będziecie niewidoczni, musicie dołączyć do znajomego, który jest na tytanicznej, albo tak jak ja, od razu odpalam mapę koło areny, wyłączam pada i się tam po prostu teleportuję. Wyłączam pada na te 40 sekund, po 40 sekundach włączam, też będę niewidoczny, będę musiał dołączyć do znajomego, który jest na tytanicznej robocie. No po co jechać jakiś kawał, jeżeli wezwaliście na przykład pojazd z klubu nocnego, jak można się przeteleportować. No ja to robię zawsze przez wyłączenie pada, bo na Xboxie to tam nigdy nie wiadomo, kto jest na jakim celowaniu. No ale no wyłączacie pada, czy to play, czy Xbox, na 40 sekund to nie jest długo. No i tu jeszcze nie miałem takiego efektu, bo robię już kilka razy to, nawet kilkanaście, jeszcze nie miałem efektu, żebym ja wjechał do tej areny, czy wjechał do klubu nocnego, a w tym wyjeżdżaniu tam i przyjmowaniu akcji od Simona, tym spamowaniu, wjeżdżałem kilka razy. A teraz tak, jesteśmy niewidzialni, dajemy start online gracze i dołączamy do tego znajomego, który jest na tytanicznej. Potwierdzamy pierwszy komunikat, że sesja zaproszona, też potwierdzamy drugi, jesteśmy odmrożeni, wzywamy swój pojazd, który tam, którym byliśmy na tym torze. Także mówię, czy to wzywaliście z areny, poziom warsztatu B1 czy B2, na ten poziom wracacie, tak samo to w klubie nocnym. Skąd go wzywaliście? Z klubu nocnego na ten poziom wracacie. No ja tu poziom warsztatu, no to wracam na poziom warsztatu, no i wjadę, wybiorę i mam ten ekran spod mapy. I tak mam za każdym razem. A tamtymi metodami przez biuro Securo Serve, czy tą metodą, co trzeba było podjechać pod górkę, jak wyciągnąć telefon, spamować, żeby przyjąć akcję od Simona, Rona, czy tam innego zjeba, potrafiło
byłem wjechać do areny, czy tam wjechać do klubu nocnego. Tamta tak nie była. Tu, no nie wiem już ile, kilkanaście razy to robiłem, bo sobie tam przekopiowuję auta na inne konto. Nie mam z tym żadnych problemów. No i teraz tak. Jak już tam wjechaliśmy, był ten ekran spod mapy, wysiadamy. No ja się teleportuję w miejsce kopiowania też przez wyłączenie pada. Wy możecie tam wezwać sobie RC Bandito, wysiąść. Jeżeli chwilę wasza postać będzie niewidzialna, to znaczy, że na 100% jesteście zgliczowani. Możecie tam jechać, lecieć, rób ta co chce tam. Metoda kopiowania jest ta. Tutaj wzywacie na krzyżówkę MCO. Działa ta metoda Franklina. Jest też jeszcze inne kopiowanie, gdzie nie trzeba się glitchować do kopiowania od znajomych. Można to zrobić tam nad jeziorem, gdzie stoi taki rozjebany samochód. Się respi wam pod mobilką. Lub jest też metoda, że zakładacie ten strój nurka, tą butlę, ten myk we wodzie, później Sekuro serw. Strój Sekuro zwykły, tam najebać pełno butli pod mobilkę, ale to jest na maksa zjebane kopiowanie aut od znajomych, także ja zostawię to zjebom do nagrania, bo jest naprawdę chujowe. Także ja tu pokazuję coś o wiele łatwiejszego. Kto chce, może korzystać, komu wychodzą inne metody, niech się glitchuje tak jak potrafi, czy dead slotem, chociaż nie wiem, czy dead slot teraz nie wywala do fabuły, jak się dołącza do kogoś z innym celowaniem. Nie wiem, bo ja tam się nie glitchowałem nigdy przez dead slota. Że kto chce, może skorzystać, no na pewno jest to łatwiej trafić, niż tam podjeżdża tym samochodem, spamować, kurwa, żeby przyjąć jakąś akcję od któregoś ze zjebów. Pozdrawiam, elo. And I hear the voice.